Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu przy relikwiach świętego Maksymiliana. Kościół i parafia od samego początku jest pod patronatem tego świętego, ale dopiero dziś wzbogaciliśmy się o jego obecność w relikwiach. W relikwiarzu są włosy z brody świętego Maksymiliana, ponieważ ciało zostało spalone w piecu krematoryjnym w Auschwitz. W dniu dzisiejszym, 14 listopada 2010 roku, o godzinie 11:30 odbyła się uroczysta msza święta z przekazaniem relikwii świętego Maksymiliana. Relikwie przywieźli z Niepokalanowa. Dzięki uprzejmości ojca Gwardiana i ojca prowincjała, ojciec Waldemar Łanowicz i brat zakonny Andrzej, którzy wraz z naszą wspólnotą parafialną przeżywają Dzień Kolbiański i głosząc Słowo Boże przekazują wiernym pozycje książkowe i rycerza Niepokalanej o świętym Maksymilianie. Podczas mszy świętej o godzinie 11:30 ojciec Waldemar odczytał pismo przekazujące relikwie i przekazał na moje ręce relikwiarz z relikwiami. Wygłosił podczas mszy świętej Słowo Boże. Mszy świętej przewodniczyłem ja wraz z księżmi wikariuszami, ojcem Waldemarem w koncelebrze. Mszę świętą uświetniła Orkiestra Miejska w Olkuszu, zespół Maksymilianum, Straż Przykościelna, dzieci mówiące wiersze i śpiewające pieśni przygotowane przez panie katechetki i pana organistę, cała służba liturgiczna lektorów i ministrantów oraz licznie zgromadzeni dziennikarze, którzy słowem pisanym, fotografią i filmem chcą udokumentować i przekazać dalej to wydarzenie, które miało miejsce w dniu dzisiejszym w tej parafii. Wszystkim gościom i parafianom, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, ważnym dla całej naszej wspólnoty parafialnej, serdecznie dziękuję za obecność i modlitwę. Również wyrazy podziękowania składam panu posłowi Jackowi Osuchowi za złożenie ofiary na relikwiarz. Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w tej naszej parafialnej uroczystości.